oficjalnie powitać Ciebie, Piotrze. Jesteś nowym nabytkiem Federacji. Witam. Cześć. To dla nas zaszczyt, że z nami jesteś. Witam wszystkich. I też, żeby może zajawić, jak ważną byłeś personą w świecie sportu swego czasu, bo byłeś reprezentantem Polski, ale chyba mało kto wie, że gdy wychodziła FIFA, teraz najpopularniejsza gra, że chyba większość młodych osób ją kojarzy, to ty byłeś na okładce pierwszej edycji. Czy to się zgadza? Tak, miałem tą przyjemność, że zostałem sfotografowany i jestem na okładce pierwszej edycji gry FIFA. Niestety korzyści majątkowych z tego nie miałem, no właśnie, ale jeszcze walczymy z prawnikami, że może uda nam się jeszcze coś wyciągnąć. Właśnie, po tylu latach, że to mnie zastanawia. Teraz zawodnicy dostają, no to są ogromne kontrakty, żeby być na okładce FIFA, a ciebie nikt nie zapytał o zdanie i nie dostałeś za to złamanego grosza. To prawda, ale to były inne czasy. Większość pewnie może nawet nie wie... Ale trampkarza się nie pytają o to. Większość może nie wie, że to pierwsza część gry FIFA, no to taka była pierwsza, słaba troszeczkę. Te najnowsze są dużo lepsze. No nie miałem okazji jakby porozmawiania ani zrobienia jakiegoś, żeby wyciągnąć te pieniądze, nie wiem jak to powiedzieć, te pieniądze od tej firmy, ale jesteśmy jakby na dobrej drodze i próbujemy walczyć jeszcze przed sądem, ale w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Piotrze, Daro Lew bardzo spłyca twoją karierę i nazywa cię trampkarzem. Jak ty to skomentujesz w ogóle? Ty grałeś w reprezentacji Polski. No, Darek jest fajnym chłopakiem, jest kibicem piłkarskim, życzę mu jak najlepiej. No jutro, nie jutro, bo to w piątek będziemy walczyć. Niech pokaże swoją klasę w ringu, w oktagonie. Ja spróbuję pokazać swoją klasę. Myślę, że ja jako były sportowiec... Próbujesz im pokazać tą zumbę, co zrobiłeś, kurwa? Wiesz, ty pokazałeś na media treningu, znaczy na tym twoim niby shadow boxing pokazałeś zumbę, a nie kurwa walkę z cieniem. No nic, Darek, no co ci mogę powiedzieć? A jeszcze ci powiem tak, mój robot się nazywa Rumba i kurwa ten, co mi sprząta na chacie, to lepiej się rusza niż ty, no sorry. Darek, oczywiście, masz rację, jesteś wielkim wojownikiem, także zobaczymy to w piątek. Zapraszam cię do oktagonu, walka numer 6, tylko nie ucieknij, proszę cię, żebyś nie zwiał. Sugerujesz, że Darek może uciec przed pojedynkiem? Może... Przed pojedynkiem? Ale jak wiem, przed świerszczem, przed robalem mam uciekać? No nie wiem, no może nie będziesz uciekał. No chciałbym, żebyś nie uciekał, żebyś walczył. Nie bój się, nie bój się, Piotrek, nie bój się, nie bój się. Ja chyba tutaj wyczuwam nawiązanie do pojedynku z Ludwiczkiem, tak? Piotrek, rozwij myśl. No ja nie znam ani Ludwiczka, ani wcześniej. No poznałem Filipka, który pokonał Darka. Ludwiczek no też był, tak miałem wrażenie, że prowadził nawet tą walkę i atakował Darka. No Darek niewiele potrafi, dużo ryczy, no tak jak te krowy nasze tutaj polskie ryczą, ale mleka niewiele. Więc Darku, piątek wieczorem, oktagon, widzimy się, skrzyżujemy rękawice, nie wiem jak... Widzimy się, ale żeby się nie spierdolił. Nie ucieknij. Wydaje mi się, że wy już swego czasu skrzyżowaliście rękawice na sparingach. Tak, muszę powiedzieć, że tak, że Darek nawet był lepszy, moim zdaniem silniejszy. Ja miałem trochę czasu, żeby się przygotować. W jednym sparingu udało Piotrek, mi się... Piotrek, nie kłam, przecież jak poddałeś mnie gilotyną, to czemu tak mówisz teraz? No jeden raz udało mi się. No mów, jak jest, kurwa, że poddałeś mnie gilotyną, bo przyjechałem, kurwa, no, z lotniska. Jestem skromnym człowiekiem. Trener od razu mówi, dawajcie, robimy sparing, nawet się nie rozgrzałem i zadusiłeś mnie. No muszę ci przyznać to, kurwa. Darek. Ja się przyznaję do takich porażek, ale później był drugi trening i cię już robiłem, robić, jak no, kurwa chciałem. Wybacz mi, nie chciałem wstydu robić. Po prostu trenowaliśmy, jesteś silny, jesteś fajny. Pierdol, że kurwa, że ten, wiesz co chodzi, mów prawdę. No dobra, no jesteś, nie wiem, lepszy albo gorszy. Normalnie piątek, rozmawiamy jak wieczorem było, a nie kręcimy w pierdolę. Właśnie, Darek, nie, mam powiedzieć. Oglądałem twojego live'a raz na TikToku, jak ty oglądałeś mój wywiad właśnie z Piotkiem i ty powiedziałeś, że on jest fałszywie miły. Powiedziałeś tam takie słowa. Chciałbym, żebyś teraz to rozwinął. Ja w ogóle chciałbym, może wyjdę. O matko. Słuchajcie, przede wszystkim, po pierwsze, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ua! Po drugie, słuchajcie, 2011 rok, niejaki Bydlak Ibrahimowicz zabił lwa, pojechał sobie, kurwa, z bandą, kurwa, osłów i zabili lwa po prostu tylko po to,
żeby sobie wziąć jego trofeum do domu, powiesić, kurwa, na ścianie. Żadnych konsekwencji, kurwa, ten gość nie otrzymał. Następny bydlak, kurwa, Kurt Zuma, 2020 rok, na YouTube, kurwa, wyszedł film, że skurczybyk zaczął kopać kota, maltretować zwierzaków, skurczybyk, żadnej kary nie ma. Piotr Świerczewski, dla mnie świerz, odklejeniec, kurwa. Słuchajcie, zawsze, kurwa, od mediów to wyszło, bo to nie jest, kurwa, moje widziwisie. Gość, kurwa, zawsze chciał solówek z dziennikarzami. No trudno, zrobię krucjatę, kurwa, wyjaśnię ich wszystkich tych piłkarzy, kurwa, i będą kraszet! En smaszet! A ty będziesz, kurwa, wiesz co będziesz? Machu! Słuchajcie, Daro Lew! Brawo Darek, brawo Darek. Teraz pytanie, Piotrek, czy ty wyjdziesz do pojedynku po takich słowach? To znaczy co, mam uciec? Nie wiem. Słuchaj, ja bym się wystraszył. Piotrek już nie przyszedł, no. Nie, Darku, to było super. Wszyscy na pewno uwierzyli w to, co powiedziałeś. Ja nie jestem winny temu... Ja nie jestem winny temu, że ktoś zabił lwa, że ktoś kopnął kota. Nie jestem. Ja też mam zwierzątko w domu, mam pieska wspaniałego. Ale częściowo musisz za to odpowiedzieć. No sorry, dobrze. Ja nie chciałem, kurwa. Nie chciałem z tobą walki. Sam mówiłeś na mnie kotek, kurwa. Mówiłeś na mnie kotek. Chcesz mojej skóry? Czym to się różni, kurwa, od Ibrahimowicza? Chcesz skóry lwa? To kurwa sobie ją weź, kurwa! Dawaj! Mam stać do ciebie, czy co? Dobra, to co, zróbmy wam te face to face, panowie. Stańcie sobie obok siebie. Słuchajcie, Darek ma tutaj jakieś przyrządy i kwestie bezpieczeństwa. Będziesz kraszy ten smaszet, Piotrek! Bekniesz, kurwa, za tego lwa! Sorry, ale niestety trafiło na ciebie. Wiesz, że z tobą nie chciałem walczyć, kurwa. Na czym nie chciałeś, bo się boisz? Nie. Nie, bo kurwa jest Mirek i Mirka szanuje, kurwa. Ale dzisiaj trener nazwał cię podrabiańcem, Darek. Widziałeś to? Mirka zawsze szanuje i serduszko dla niego. Dobrze. Dobrze, panowie. Zróbcie face to face. Brawo. Dawaj, Piotrek. Nie. Dawaj. Dawaj. Jest walka w piątek. Jest walka wieczora. Dobra, niech ktoś... Do publiczności. Słuchajcie, Daro Lew, Piotr Świerczewski, kupujcie pay-per-view, fame.tv, gala już w najbliższy piątek. Dobra, Darek, a teraz powiedz, co ty wysypałeś na Piotka, bo to tak śmierdzi. Tak, to bardzo dziwny zapach. No, to ma strasznie dziwny zapach, strasznie drapie w nos. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle się przebrałem za szamana, który musi wystraszyć te wszystkie robale, bo ja już nie chcę, kurwa, z robalami walczyć. Chcę to wszystko kraszę, ten smaszet i musi się to w końcu skończyć. Także rzuciłem na niego czar. Koniec. Zaklinacz afrykański wyciąga robaki, a później je niszczy. Koro, ja wczoraj podczas bitwy freestyle'owej rozmawiałem z tobą, że podobno to, czym sypnął Daro Lew, to nie była ziemia, tylko wręcz jakiś pieprz, tak? Bo teraz cię piecze cała twarz. Ja powiem tak, nie umiem rymować, tak jak tu koledzy. No zajebiście to wyglądało, super, klasa, naprawdę.
Ale Darek, no przecież to trzeba mieć coś z głową. No bierzesz i pieprzem mnie sypiesz, przecież w oczy mi to poszło. Chcesz walczyć, to walcz normalnie ze mną, a nie pieprzem mnie weźmiesz, rzucasz we mnie pieprzem. Chcesz posypać jakieś popiołem, posyp, nie ma problemu. A co, zdenerwowałeś się czy co? Ale nie pieprzem. A co się stało? No oczy mnie pieką, wszystko mnie piecze. Normalnie jesteś. Tak potwierdzam, bo to też to widać. Te czary mi wpadły do oka i... To wygląda na normalnego człowieka, no poważnie. Ale co, żyjesz, cało ci... Chłop 50 lat wychodzi w berecie. Normalny człowiek, wychodzi 50 lat w berecie. Ale co, rzuciłem ci w oczy, czy kurwa na włosy? No Darek, no wpadło mi w oczy, no normalny jesteś. Będę musiał ci teraz nie jestem skopać normalny, dupę. Nic ci się nie dzieje, nie płacz, kurwa. Chciałem cię lekko, bo tu jesteś taką blizną, kurwa, a wcześniej byłeś kozak. Darku, chciałem cię tylko lekko potraktować w piątek, a będę musiał ci wpierdolić, no, masz pecha. No to spoko, nie ma problemu. Widzę, że w końcu cię wyprowadziłem z równowagi, kurwa. Tak, Piotr, w końcu mi się udało. Ale widać to, że zdenerwował cię. Kretynem, że wziąłeś, rzuciłeś pieprzem jakimś tym, wszystko mnie piecze. No jesteś normalny? No nie jestem normalny. To widać właśnie, to widać. Nie umiem tak rapować. Darek jest świnie. Nie jesteś normalny, jesteś pierdolnięty. Nie płacz, Piotrek, nie płacz. Nic ci się nie stanie, nie płacz. Żyjesz. Dominik, afera i Darku, ty o niej wspominałeś, że jest afera reprezentacyjna. I mówiłeś, że jeżeli okaże się to prawdą, to będzie grubo. I czy chciałbyś poruszyć ten temat, czy się dowiedziałeś o tej aferze? Powiem tak, ta afera jest ta afera na pewno, ale nie chcę o niej mówić, dlatego że to by była większa afera niż ta końska. Ale no tak jak mówię, no nie chcę o tym mówić, zostawiamy to między sobą i po prostu wyjaśniamy, Piotrek, to w klatce, tak jak chcesz. Nie rób afer więcej i będzie okej. Okay. Ty wiesz, Piotrek, o czym mówi Darek, czy nie? No, nie bardzo. Znaczy wiem, że w piątek mamy się spotkać tam wieczorem i zawalczyć. To oczywiście wiem, ale o aferze... I oczywiście ja już nie gram 15 lat w piłkę, 20 lat w reprezentacji. Więc to wiesz, te rzeczy mnie nie dotyczą. Nie? Ja kibicuję naszej reprezentacji, kibicuję piłkarzom. Jestem sportowcem, byłem sportowcem. Teraz staram się być jeszcze, przedłużyć swoją młodość poprzez to, że trenuję i chcę się sprawdzić w oktagonie właśnie z Darkiem. Ale z dziennikarzami na solówki zawsze byłeś chętny wychodzić. No ty będziesz następny. No. Ale było tak problemu. Czy nie? No co z tego? No media tak piszą. No to nie ode mnie wyszło, tylko media tak piszą. No dobrze. Więc nie rób z ciebie takiego grzecznego, jak nie byłeś ale taki grzeczny, Piotrek. Ja nie mówię, że jestem grzeczny. No jestem. I przeważnie chciałeś na solówki brać starszych gości. Nie lubię sorry. Chciałeś starszych gości brać na solówki. A ty jesteś młodszy. Teraz, to idealnie. No właśnie, teraz idealnie. Jestem młodszy od ciebie i lecimy. Super. Cieszę się bardzo, że jesteś, Darku. Jak ci zapierdolę forehanda, to ci się olimpiada z Barcelony przypomni. Dobra. Brawo, Darek.